tradycyjnej i uroczystej procesji przeszliśmy od grobu świętego Stanisława i dotarliśmy na miejsce, gdzie w 1079 roku biskup Meczenich złożył najwyższe świadectwo wierności Jezusowi Chrystusowi i w Ewangelii. Mijają lata i wieki, a to świadectwo nadal przemawia do umysłów i serc uczniów ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Święty Stanisław jest patronem wszystkich rodaków. On zawsze jednoczył Polaków, zwłaszcza w niełatwych okresach historii naszego narodu, w jego doli i niedoli. Postawa i świadectwo możnego biskupa kształtowały naszą moralną wrażliwość, odpowiedzialność, umacniały świadomość i tożsamość Kościoła na naszych ziemiach. W tej tradycji żył i wyrósł również święty Jan Paweł II, którego pierwszą rocznicę kanonizacji niedawno przeżywaliśmy. Pragniemy, podobnie jak biskup Stanisław, służyć ludowi Bożemu, także tym, którzy nie utożsamiają się z Kościołem, nie rozumieją jego natury i misji. Mówię, Kościół jest wspólnotą, w której jest miejsce dla każdego. Jako pasterze nie zabiegamy o tanią popularność, nie szukamy poklasku. Pragniemy głosić prawdę o Bogu i człowieku zapisaną w Ewangelii. Pragniemy pomagać wszystkim w odróżnianiu dobra od zła, w dokonywaniu właściwych wyborów. Pragniemy pomagać w budowaniu cywilizacji miłości. Dziś, ciesząc się nową wolnością, modlimy się za wstawiennictwem świętego Stanisława, świętego Jana Pawła II, w sposób szczególny za naszą ojczyznę. O godne życie dla wszystkich jej córek i synów, dla naszych rodzin. Konfrontacja to zmaganie, czas próby, rozgrywka, a niekiedy zdecydowana bitwa. Kto zwycięży? Prawda Boża i dobro, czy ludzkie obietnice, których nikt nie zamierza dotrzymywać? Pamiętajmy jednak, że ilekroć w tej konfrontacji przegrywa Bóg, ilekroć przegrywa Ewangelia, ilekroć przegrywa prawo natury i prawo Boże, tylekroć przegrywa człowiek. A przegrywa dlatego, że nie jesteśmy zjednoczeni w całkowitej wierności Ewangelii, Kościołowi i pasterzom. Przegrywa, bo dobrzy milczą, bo godzimy się na aborcję, na in vitro i na ideologię gender w wychowaniu. Jesteśmy w przededniu Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w przyszłym roku w Krakowie, i w przededniu 50. rocznicy wielkiego programu duszpasterskiego podjętego przez ówczesny Kościół w Polsce z okazji tysiąclecia chrztu. Ten program i dzisiaj, w 1050. rocznicę chrztu Polski, domaga się pogłębienia wiary i ożywienia jej naszym nawróceniem. Polska, jeśli ma przetrwać, musi się nawrócić. Polska dziś jest chora, zraniona wewnętrznie, bo milcząc na zło, traci wolę życia. Jako naród dziś wymieramy. Wielką siłą Kościoła w Polsce jest jedność biskupów, którzy nieustannie starają się prostować sumienia. W podtrzymywaniu tej jedności naszej konferencji episkopatu ma wielką zasługę ksiądz kardynał Stanisław i chwała mu za to. Nadzieją dziś w Polsce jest Akcja Katolicka, KSM, RAM, OAZA, Stowarzyszenia i Ruchy Duchowości, Droga Neokatechumenatu i wiele innych inicjatyw duchowości pogłębiających wiarę i więź z Kościołem. Do jasnych promieni naszej rzeczywistości należy fakt, że powoli, ale systematycznie budzi się naród. Może zbyt powoli, ale rośnie aktywność społeczna. Bracia i siostry,
Nie zapominajmy, że wiara to nie folklor, to piękno trudu życia w bliskości Boga, w jedności z Chrystusem, naszym bratem i przyjacielem. Patrząc na dzisiejsze trudności, na bezrobocie, na brak perspektyw ludzi młodych, którzy emigrują, na zimną znieczulicę wobec rozpadających się rodzin, na powszechną tolerancję wobec braku kultury niektórych ludzi, publicznego zaangażowania, zauważmy jednak także polityków odważnych i uczciwych. Pomagajmy słabym, pogardzanym, ale szlachetnym, uczciwym. Miejmy odwagę pokazywać na co dzień, że naród polski i Kościół w tym narodzie nie abdykował, że jest w stanie, jak święty Stanisław, strzec moralności w życiu społecznym i przeciwstawić się zauważonym zagrożeniom moralnym. Święty biskup Stanisław zginął, ale ofiarą życia uratował wierność prawom moralnym, uratował świadomość naszej ojczyzny, a tylko moralność ratuje naród. Amen.